Czego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. Nie ma czego plądrować. Niczego tu nie znajdę.
Nic tu nie ma. Miałeś cholerne szczęście, kiedy wszedłeś. Prawie cię zastrzeliłem. W takim razie powinienem się cieszyć, że masz taki bystry wzrok. Oszczędzaj oddech. Porozmawiaj z Sengratem, jeśli czegoś chcesz. Jak mają się sprawy w zamku? Paru chłopaków ćwiczy. Ale generalnie rzecz biorąc, wszyscy czekamy, aż coś się stanie. Ta niepewność nas dobija. To strategia tych przeklętych orków. Poczekają, aż będziemy mieli nerwy w strzępach. Wiedziałem, że komuś się uda. Przybywasz zza przełęczy? W takim razie naszemu posłańcowi udało się przejść. Nie, wasz posłaniec poległ. Przybywam tu z rozkazu Lorda Hagena. Przeklęci orkowie! Kapitan Garand na pewno zechce z tobą porozmawiać. Znajdziesz go w wielkim budynku, chronionym przez dwóch strażników. Czy gdzieś tu można uzupełnić zapasy? Wydawaniem broni zajmuje się Tandor. Pozostałe sprawy to działka ochmistrza Engora. A magiczne przedmioty? Mamy trochę magicznych zwojów. Jeśli będziesz chciał kilka z nich, zgłoś się do mnie. Kto mógłby mnie tu czegoś nauczyć? Pogadaj z Miltenem. Jest tu jedynym magiem. Pokaż mi, jakie zwoje oferujesz. Szkolisz ludzi? Tak. Jeśli będziemy musieli odeprzeć atak orków lub nawet gorzej smoków, to przyda się każda pomoc. Możesz mnie też czegoś nauczyć? Pewnie. Wyszkolę każdego dobrego człowieka. Jeśli chcesz tu przetrwać, to poza talentem będziesz potrzebował dobrej broni. Zapytaj rycerza Tandora. On się tobą zajmie. A co z walką na dystans? O co chodzi? Czy tego też możesz mnie nauczyć? Nie, ale możesz zapytać Udara. To dobry... Nie, to najlepszy kusznik, jakiego znam. Słyszałem, że jesteś najlepszym kusznikiem w królestwie. Skoro tak mówią, to musi być prawda. Czego chcesz? Naucz mnie, jak strzelać z kuszy. Zjeżdżaj. Dookoła zamku biega dość celów. Poćwicz sobie na nich.
Udało ci się przedostać przez przełęcz? Doskonale. Straciliśmy tam już zbyt wielu dobrych ludzi. Wiem, jak tam jest. Przez krótki czas towarzyszyłem oddziałom zwiadowczym. Masz jakąś broń? Jeśli potrzebujesz dobrej broni, to świetnie trafiłeś. Co się stało z oddziałem? Prowadziliśmy zwiad w terenie. Chcieliśmy przedostać się na wybrzeże. Nasz obóz rozbiliśmy w jaskini. Było już późno, kiedy pojawili się orkowie. Zeszli po stoku jak lawina, oświetlając sobie drogę pochodniami i waląc w bębny. Próbowaliśmy uciekać, ale udało się tylko mnie. Wkrótce po tym wydarzeniu orkowie otoczyli się wielką palisadą. My zaś wycofaliśmy się do zamku. Pokaż, co masz na sprzedaż. Kogo ja widzę? To nasz bohater zza bariery. Miło cię znowu widzieć, Miltenie. A ty ciągle tutaj, czy znowu tutaj? Znowu. Po upadku bariery wróciłem do klasztoru magów ognia. Ale gdy paladyni postanowili zejść do doliny, moje doświadczenie i znajomość terenu okazały się bardzo przydatne. Dlatego Najwyższa Rada wysłała mnie tutaj jako magiczne wsparcie dla całej ekspedycji. Pamiętasz jeszcze Gorna, Diega i Lestera? Oczywiście, że ich pamiętam. Cóż, Gorn i Diego daleko nie zaszli. Zostali schwytani w dolinie przez paladynów. Tylko Lesterowi udało się prysnąć, chociaż nie wiem, gdzie się teraz podziewa. Spotkałem Lestera. Jest u Xardasa. Przynajmniej jedna dobra wiadomość. Cóż, nie mam dla ciebie żadnych dobrych wieści. Jak się mają sprawy? Paladyni przybyli tutaj, żeby zgromadzić jak najwięcej magicznej rudy. Ale biorąc pod uwagę smocze ataki i orkową armię, śmiem wątpić, czy im się to uda. Nie, Nainosa. Wyczuwam tu obecność czegoś mrocznego, czegoś bardzo złego. Ponura moc wypełnia całą dolinę. Cena za zwycięstwo nad śniącym okazała się bardzo wysoka. Upadek bariery to prawdziwa katastrofa. Jeśli to przetrwamy, możemy mówić o prawdziwym szczęściu. Ile rudy zgromadziliście do tej pory? Ile rudy? Ani bryłki! Od jakiegoś czasu nie mamy żadnych wieści od górników. Nie zdziwiłbym się, gdyby już nie żyli. A na domiar złego jesteśmy atakowani przez smoki i hordę orków. Ta wyprawa to jedno wielkie niepowodzenie. Gdzie są teraz Gorn i Diego? Cóż, Gorn siedzi w tutejszym lochu za stawianie oporu paladynom. Diego został przydzielony do grupy górników. Porozmawiaj z paladynem imieniem Parsival. To on dobierał ludzi. Chodźmy uwolnić Gorna. To nie takie proste.
Gorn jest skazańcem. Przy odrobinie szczęścia Garond wyznaczy jakąś grzywnę, po której zapłaceniu Gorn odzyska wolność. Tak, to możliwe. Daj mi znać, gdybyś się czegoś dowiedział. Możesz mnie czegoś nauczyć? Mogę nauczyć cię niektórych zaklęć z drugiego kręgu magii, albo zwiększyć trochę twoją magiczną moc. Jeśli jesteś gotów zwiększyć swoją magiczną moc, mogę ci pomóc. Chcę się nauczyć nowych zaklęć. Czym się tutaj zajmujesz? Miałem sprawdzać czystość zgromadzonej rudy, ale na to przyjdzie mi chyba jeszcze poczekać. Chwilowo bawię się w alchemika. Nigdy tego nie otworzę. Zatrzymaj się! Kim jesteś? Nieważne, kim jestem. Ważne, skąd przychodzę. Niedawno przekroczyłem przełęcz. Będziesz sprawiał problemy, czy po prostu pozwolisz mi wejść? Skąd miałem wiedzieć? Oczywiście, że cię wpuszczę. Wchodź. Zrobiłbym to inaczej. Skąd się tu wziąłeś? Nie jesteś górnikiem, ani jednym z moich ludzi. No? Słucham. Przeszedłem przez przełęcz. Przełęcz? I udało ci się przez nią przedostać? Na Inosa! Co cię tutaj sprowadza, magu? Przybywam na polecenie lorda Hagena. Mam mu dostarczyć dowód na istnienie smoków. Zamierzasz więc znaleźć taki dowód, a potem wrócić do bezpiecznego miasta, co? Coś w tym stylu. A więc chcę dowodu. Dostanie go. Ale nie odeślę cię do lorda Hagena bez dokładnych informacji o rudzie. Słuchaj, lord Hagen musi się dowiedzieć, jak wygląda sytuacja i ile rudy wydobyliśmy do tej pory. W porządku. Co mam dla ciebie zrobić? Wysłałem 3 ekipy górników, ale żadna z nich nie przysłała mi jeszcze ani bryłki. Udasz się do każdej z nich i wybadasz, jak przebiega wydobycie. Potem napiszę list, który zaniesiesz lordowi Hagenowi. Cóż, chyba nie mam wyboru. Przecież wiadomo o tym od dawna. Ale dlaczego właśnie ja? Bo potrafisz prześliznąć się przez linię wroga. Moi ludzie nie mieliby żadnych szans na twoim miejscu. A ty już raz pokonałeś tę drogę. To zadanie w sam raz dla ciebie. Potrzebuję lepszego wyposażenia. Porozmawiaj z magiem Miltenem. On będzie wiedział, czego ci potrzeba. Zrobiłbym to inaczej. Gdzie mam szukać twoich górników? Weź tę mapę. Zaznaczyłem na niej 2 rejony, w których prowadzimy wydobycie. Gdybyś miał jeszcze jakieś pytania, porozmawiaj z Parsivalem. On powie ci wszystko na temat górników.
chcę, żebyś wypuścił na wolność Gorna. To niemożliwe. Popełnił wiele przestępstw i musi za nie odpokutować. Nie mogę go wykupić? Cóż, istnieje taka możliwość, ale jego wolność będzie cię drogo kosztować. 1000 sztuk złota. To moja cena. To dużo pieniędzy. A Gorn dużo narozrabiał. Przynieś mi pieniądze, a ja puszczę go wolno. Chcę wykupić Gorna. Dobrze. Idź do Gerolda i powiedz mu, że z mojego rozkazu ma wypuścić więźnia. Jak się mają sprawy? Powinieneś czym prędzej ruszyć w drogę. Muszę wiedzieć, ile rudy wydobyto do tej pory. Tak mi się właśnie wydawało. Chwała Inosowi. Chwila. Ach, więc to ty jesteś tym człowiekiem, który przekroczył przełęcz. Tak. Wspaniale. Jestem Engor. Zajmuję się tą ekspedycją. Tylko sobie nie myśl, że możesz dostać cokolwiek za darmo. Z drugiej strony, jeśli masz w kieszeniach trochę złota, zawsze jestem gotów ubić jakiś interes. Pokaż mi swoje towary. Nie mów, że o tym nie wiedziałeś. Hej, ty! Hej, co u ciebie? A jak ci się wydaje? Całe dnie spędzam przy toczydle, ostrząc broń. Wczoraj Engor znów zmniejszył nam racje żywnościowe. Jak tak dalej pójdzie, pozdychamy z głodu. Chyba, że wcześniej powybijają nas orkowie. Tak czy siak, niemiła perspektywa. Kim jest Engor? Engor zarządza zapasami i przydziela racje żywnościowe. Co tydzień mniejsze. Jasne, można się z nim potargować, ale do tego trzeba mieć gotówkę. A ciebie na to nie stać? Z tego, co tu zarabiam, starcza najwyżej na kilka rzep. Co słychać?
Ten cholerny Engor chce nas chyba zagłodzić! Gdzie znajdę tego Engora? Jest w komnatach rycerzy. Dostaniesz się tam przez najbliższe otwarte przejście obok kuźni. Czy to się kiedykolwiek zmieni? Ej, ty! Czego? Wiem co nieco na temat pracy w kuźni. Świetnie. I co z tego? Jak praca? Zajmuję się kuciem oręża dla zamkowych rycerzy. Odkąd się tu znaleźliśmy, wciąż produkuję nową broń. Będzie nam potrzebna. Pokażemy tym przeklętym orkom, jak smakuje stal naszych mieczy. Ej, Parlaf, pamiętaj, żeby dobrze naostrzyć te miecze. Tacy orkowie potrafią być naprawdę twardzi. Możesz zrobić dla mnie broń? Nie mam na to czasu. Ja tylko kuję broń, a Parlaf ją ostrzy. Wydawaniem oręża zajmuje się Tandor. Czy możesz mnie czegoś nauczyć? Tak więc znasz już podstawy. Mogę ci pomóc doskonalić twoje umiejętności. Będziesz mógł wtedy wyrabiać lepszą broń. Będziesz już mi lepiej. Czy mogę skorzystać z twojej kuźni? Mam wiele do zrobienia. Tylko wchodzilibyśmy sobie nawzajem w drogę. Zaczekaj, aż się ściemni. Wtedy ja i Parlaf pójdziemy spać, a ty możesz tu sobie pracować bez przeszkód. Jak praca? Mogło być lepiej. Gdybyś mi ciągle nie przerywał, może udałoby mi się wreszcie coś zrobić. Hej! Co słychać? Ten cholerny Engor chce nas chyba zagłodzić! Słyszę o tym po raz pierwszy.